poproszę o rozpoczęcie narodowego czytania panią sekretarz Urzędu Miasta Sokół Podlaski, panią Marię Truszczyńską oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, panią Hannę Lecyk. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych w imieniu pana burmistrza Bogusława Karakuli oraz w imieniu pani Hanny Lecyk, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim. Przeczytam teraz list pana prezydenta zapraszający do udziału wszystkich środowisk w Polsce do wzięcia udziału właśnie w tym wielkim narodowym czytaniu jako wyrazie takiego polskiego patriotyzmu i szacunku dla polskiej literatury. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, przed nami piąta edycja akcji Narodowe Czytanie. W ubiegłym roku wspólnie czytaliśmy Lalkę, w której polskość ukazana została jako połączenie romantycznego patriotyzmu z naszą zdolnością do trwania narodowej wspólnoty, pomimo braku własnego państwa. Tym razem wyboru lektury na Narodowe Czytanie dokonano w formie głosowania. W roku Henryka Sienkiewicza zwyciężyła wybitna polska powieść Quo Vadis. To piękna książka o zwycięstwie prawdy i miłości. Historia wiary, która pozwala budować silne więzi kształtujące wspólnotę. Quo Vadis stanowi opowieść o triumfie odwagi, o konsekwencji w działaniu, o solidarności w imię fundamentalnych idei. Dla nas, Polaków, mądre przesłanie powieści Henryka Sienkiewicza ma dodatkowy wymiar, zwłaszcza dziś, w świetle 1050-lecia chrztu naszej ojczyzny. Jestem przekonany, że Narodowe Czytanie to znakomity czas, by raz jeszcze zachwycić się uczciwością Ligi, przeżyć duchową przemianę Marka Wincjusza, towarzyszyć Ursusowi w jego zwycięskiej walce na rzymskiej arenie. Postawy i życiowe wybory sienkiewiczowskich bohaterów warto przy tym odnieść do czasów współczesnych. Wierzę, że lektura Quo Vadis pomoże odnaleźć odpowiedzi na pytania, które stawia przed nami teraźniejszość. Gorąco zachęcam wszystkich Państwa do wspólnego czytania Quo Vadis 3 września 2016 roku. Chciałbym, aby po raz kolejny Narodowe Czytanie było dla nas wszystkich czasem inspirujących refleksji, przynoszącym radość z kontaktu z prawdziwą wielką literaturą. Bądźmy tego dnia razem, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. Czytajmy w gronie rodziny, znajomych, kolegów. Organizujmy własne spotkania z Quo Vadis. Niech w Państwa miejscowości również wybrzmią słowa, które 120 lat temu wyszły spod pióra pierwszego polskiego noblisty. Z wyrazami szacunku, Andrzej Duda. Szanowni Państwo, na ten apel pana prezydenta odpowiedział pozytywnie pan burmistrz, odpowiedziała pani dyrektor wraz ze swoimi pracownikami. Bardzo dziękuję serdecznie w imieniu pana burmistrza, pani dyrektor, dziękuję wszystkim pracownikom. Quo Vadis to jedna z najbardziej znanych i popularnych powieści Sienkiewicza. Trylogia i inne dzieła przedstawiające literacką wersję faktów znanych z historii Polski osiągnęły duży sukces w kraju wśród odbiorców, którym bliska jest specyficznie polska problematyka. Powieść Quo Vadis nie podlegała takim ograniczeniom. Jako utwór nawiązujący do ważnych wydarzeń ogólnoeuropejskich zyskała sobie wielu odbiorców, a nawet wielbicieli w innych krajach. Ważnym argumentem skłaniającym czytelników na całym świecie do zainteresowania się książką polskiego pisarza była jej uniwersalna wymowa, przedstawiająca ogromny przełom w dziejach świata, czyli upadek starożytnego Rzymu i powstanie na jego gruzach wielkiej wspólnoty chrześcijańskiej. Sienkiewicz pisał swoją powieść w latach 1895-1896 w odcinkach. Było to na zamówienie Gazety Polskiej. Prawie równolegle była ona drukowana w Dzienniku Poznańskim, a w całości została wydana w Krakowie w 1896 roku. Tłem wątków powieściowych jest prześladowanie chrześcijan w czasach panowania Nerona, zwanego krwawym Cezarem.
prześladowani odnieśli zwycięstwo, prześladowani oczywiście przez Nerona, odnieśli zwycięstwo, zaś wspaniałość kultury starożytnego Rzymu przetrwała tylko w dziełach sztuki i przekazach historycznych. Wielka, zataczająca coraz szersze kręgi, oparta na nauce Chrystusa religia stała się wartością niezniszczalną i uniwersalną. Plastyczny obraz Rzymu pod koniec panowania cesarza Nerona i rodzącego się chrześcijaństwa oraz wymowa utworu zapewniły autorowi międzynarodową sławę. Zwieńczeniem sukcesów było przyznanie Sienkiewiczowi w 1905 roku Nagrody Nobla. Często, lecz błędnie, uważa się, że to zapowiedź Quo Vadis. Henryk Sienkiewicz został nagrodzony tym Noblem. Ale to było za wybitne osiągnięcia wszystkie, całości twórczości pisarza. Quo Vadis została przełożona na blisko 60 języków, zaś jej motywy były artystycznie przetwarzane w różnych formach. Większemu upowszechnieniu powieści służyły adaptacje filmowe, atrakcyjnie przedstawiające obrazy z życia dworu Cezara i innych notablów rzymskich oraz krąg wartości, dla których poświęcali się pierwsi chrześcijanie. I przypomnę tylko, zapewne Państwo wiedzą, że na koniec Światowych Dni Młodzieży pan prezydent podarował papieżowi Franciszkowi szczególnie cenny dar, mianowicie było to bibliofilskie wydanie Quo Vadis. Przeszło 100 lat temu, bo dokładnie 4 lata wydana ta powieść była po pierwszym jej wydaniu, czyli w 1900 roku. I to z tych czasów pochodziła w języku hiszpańskim księga podarowana papieżowi Franciszkowi. Petroniusz obudził się zaledwie koło południa i jak zwykle zmęczony bardzo. Poprzedniego dnia był na uczcie u Nerona, która przeciągnęła się do późna w nocy. Od pewnego czasu zdrowie jego zaczęło się psuć. Sam mówił, że rankami budzi się jakby zdrętwiały i bez możliwości zebrania myśli. Ale poranna kąpiel i staranne wygniatanie ciała przez wprawionych do tego niewolników przyspieszało stopniowo obieg jego leniwej krwi, rozbudzało go, cuciło, wracało mu siły, tak, że z Eleotezium, to jest ostatniego kąpielowego przedziału, wychodził jeszcze jakby wskrzeszony, z oczyma błyszczącymi dowcipem i wesołością, odmłodzony, pełen życia, wykwintny, tak niedościgniony, że sam Otto nie mógł się z nim porównać i prawdziwy, jak go nazywano, arbiter elegancki. W łaźniach publicznych bywał rzadko, chyba że zdarzył się jakiś budzący podziw retor, o którym mówiono w mieście, lub gdy we Fabiach odbywały się wyjątkowo zajmujące zapasy. Zresztą miał w swej insuli własne kąpiele, które słynny wspólnik Severusa, Celer, rozszerzył mu, przebudował i urządził z tak nadzwyczajnym smakiem, iż sam Neron przyznał im wyższość nad cezariańskimi, chociaż cezariańskie były obszerniejsze i urządzone z nierównie większym przepychem. Dosyć! Idź spocząć, boska moja! Nie nazywaj mnie tak. Mnie się tego słuchać nie godzi. Ligio, jam cię poprzednio nie znał, ale teraz wiem, żem chciał dojść do ciebie błędną drogą. Więc ci powiadam, wróć do Pomponii Grecyny i bądź pewna, że odtąd nikt nie podniesie na ciebie ręki. Byłabym szczęśliwa, gdybym ją choć z daleka mogła zobaczyć, ale wrócić do niej już nie mogę. Dlaczego? My, chrześcijanie, wiemy, że przez Aktę co się na Palatynie dzieje. Zaliś nie słyszał, że Cezar wkrótce po mojej ucieczce, a przed swym wyjazdem do Neapolis, wezwał Aulusa i Pomponię i mniemając, że mi pomogli, groził im swym gniewem. Szczęściem Aulus mógł mu odrzec. Wierz, panie, że nigdy kłamstwo nie przeszło mi przez usta. Otóż przysięgam ci, żeśmy jej nie pomogli do ucieczki i że równie jak ty nie wiemy, co się z nią stało. I Cezar uwierzył, a potem zapomniał. Ja zaś z porady starszych nigdy nie pisałam do matki, gdzie jestem, by zawsze śmiało mogła zaprzysiąc, że nic o mnie nie wie.
Ty może tego nie pojmiesz, Winicjuszu, ale nam kłamać nie wolno, nawet gdyby o życie chodziło. Taka jest nasza nauka, do której chcemy stosować serca. Więc nie widziałam Pomponi od czasu, gdym opuściła jej dom. Ją zaś zaledwie od czasu do czasu dolatywały dalekie echa, że żyję i żem bezpieczna. Wiem, że i Pomponia tęskni za mną. My jednak mamy nasze pociechy, których nie mają inni. Tak, waszą pociechą Chrystus, ale ja tego nie rozumiem. Patrz na nas. Nie ma dla nas rozłączeń. Nie ma boleści i cierpień. A jeśli przyjdą, to zmieniają się w radość. I śmierć sama, która dla was jest końcem życia, dla nas jest tylko jego początkiem. I zmianą gorszego szczęścia na lepsze, mniej spokojnego na spokojniejsze i wieczyste. Zważ, jaką musi być nauka, która nakazuje nam miłosierdzie, nawet względem nieprzyjaciół. Broni kłamstwa, oczyszcza dusze nasze od złości i obiecuje po śmierci szczęście nieprzebrane. Słyszałem to w Ostrianum i widziałem, jak postąpiliście ze mną i z Chilonem. A gdy o tym myślę, dotychczas zdaje mi się, że to sen i że ni uszą, ni oczom nie powinienem wierzyć, lecz ty mi odpowiedz na inne pytanie. Jestżeś szczęśliwa? Tak. Wyznając Chrystusa, nie mogę być nieszczęśliwą. I nie chciałabyś wrócić do Pomponii? Chciałabym z całej duszy i wrócę, jeśli taka będzie wola Boga. Więc ci mówię, wróć, a ja ci przysięgnę na moje lary, że nie podniosę na ciebie ręki. Nie, nie mogę bliskich moich podać na niebezpieczeństwo. Cezar nie kocha rodu Plautiuszów. Gdybym wróciła, ty wiesz, jak przez niewolników rozchodzi się każda wiadomość po Rzymie, więc i mój powrót stałby się rozgłośny w mieście. I Neron dowiedziałby się o nim przez swoich niewolników niewątpliwie. Wówczas skarałby Aulusów, a co najmniej odebrałby mnie im znowu. Tak to by być mogło. Uczynił to choćby dlatego, żeby okazać, że wola jego musi się stać zadość. Prawda jest, że on tylko zapomniał o tobie lub nie chciał myśleć, mniemając, że nie jemu, ale mnie stała się ujma. Lecz może odjąwszy cię Aulusom, oddałby mnie, a ja wróciłbym cię w Pomponii. Winicjuszu, czy chciałbyś mnie widzieć znów na Palatynie? Nie, masz słuszność. Mówiłem jak głupiec. Nie. Petronius patrzył teraz poprzez skręty bluszczów i kapryfolium na ogród i na bawiącą się trójkę. Winicjusz zrzucił togę i w tunice tylko podbijał w górę piłkę, którą stojąca naprzeciw zniesionymi ramionami Ligia usiłowała schwytać. Dziewczyna na pierwszy rzut oka nie uczyniła wielkiego na Petroniuszu wrażenia. Wydawała mu się zbyt szczupła, lecz od chwili, gdy w tytlinium spojrzał na nią bliżej, pomyślał sobie, że tak jednak mogłaby wyglądać jutrzenka. I jako znawca zrozumiał, że jest w niej coś niezwykłego. Wszystko zauważył i wszystko ocenił. Więc i twarz różową i przezroczystą, i świeże usta jakby do pocałunku złożone, i niebieskie jak lazur mórz oczy, i alabastrową białość czoła, i bujność ciemnych włosów przeświecających na skrętach odblaskiem bursztynu albo koryńskiej miedzi, i lekką szyję, i boską spadzistość ramion, i całą postać giętką, smukłą, młodą młodością maju i świeżo rozkwitłych kwiatów. Zbudził się w nim artysta i czciciel piękności, który odczuł, że pod posągiem tej dziewczyny można by podpisać wiosnę. Przed Aktę, dawną kochanką Nerona, schylały się niegdyś najwyższe głowy w Rzymie. Lecz ona i wówczas nawet nie chciała mieszać się do spraw publicznych. Jeśli kiedykolwiek użyła swego wpływu na młodego władcę, to chyba dla wyproszenia, dla kogoś litości. Cicha i pokorna, zjednała sobie wdzięczność wielu. Nikogo zaś nie uczyniła swym nieprzyjacielem. Nie potrafiła jej znienawidzieć nawet Oktawia. Zazdrosnym wydawała się zbyt mało niebezpieczna. Wiedziano o niej, że kocha zawsze Nerona, miłością smutną i zbolałą, która żyje już nie nadzieją, ale tylko wspomnieniami chwil, w których ów Nero był nie tylko młodszym i kochającym, ale lepszym. Wiedziano, że od tych wspomnień nie może oderwać duszy i myśli.
ale niczego już nie czeka. Że zaś nie było istotnie obawy, aby Cezar do niej wrócił, patrzono na nią jak na istotę zgoła bezbronną i z tego powodu pozostawiano ją w spokoju. Popea miała ją tylko za cichą sługę, tak dalece nieszkodliwą, że nie domagała się nawet usunięcia jej z pałacu. Ponieważ jednak cesar kochał ją, niegdyś porzucił bez urazy w spokojny, a nawet poniekąd przyjazny sposób, zachowano dla niej pewne względy. Nero, wyzwoliwszy ją, dał jej w pałacu mieszkanie, a w nim osobne kubikulum i garść ludzi ze służby. Ty jesteś dobra, Akte. Moje szczęście minęło i radość minęła, ale zła nie jestem. Nie. I on nie był zły. On sam myślał wówczas, że jest dobry. I chciał być dobrym. Ja to wiem najlepiej. To wszystko przyszło później, gdy przestał kochać. To inni uczynili go takim, jak jest. To inni Popea. Ty go żałujesz, Akte? Żałuję. Ty go jeszcze kochasz. Kocham. Jego nikt prócz mnie nie kocha. Mówmy o tobie, Ligio. Nie myśl nawet o tym, by sprzeciwić się Cezarowi. To byłoby szaleństwem. Do mnie Petronius pisał, bym miała nad tobą opiekę. A że jak wiesz, pisała i Pomponia, więc chyba porozumieli się ze sobą. Może on to uczynił na jej prośbę. Jeśli tak jest, jeśli i on na prośbę Pomponii zaopiekuje się tobą, to nic ci nie grozi. I kto wie nawet, czy Neron za jego namową nie odeśle cię do Aulusu. Nie wiem, czy Neron zbyt go kocha, lecz wiem, że rzadko śmie być przeciwnego z nim zdania. Ach, Akte, Petronius był u nas przedtem, nim mnie zabrali i matka moja była przekonana, iż Neron zażądał mojego wydania z jego namowy. To byłoby źle. Może jednak Petronius wygadał się przed Neronem przy jakiej wieczerzy, że widział u Aulusów zakładniczkę ligów. A ten, zazdrosny o swoją władzę, zażądał cię dlatego, że wszyscy zakładnicy należą do Cezara. Czy u Aulusów nie spotkałaś kogo z bliskich Cezara? Widywałam Wespezjana i Tytusa. Cezar ich nie lubi. I Senekę. Dość, by Seneka poradził coś, aby Cezar postąpił inaczej. I Winicjusza. Nie znam go. To krewny Petroniusza, który niedawno wrócił z Armenii. Myślisz, że Neron rad go widzi? Winicjusza lubią wszyscy. I chciałby wstawić się za tobą? Tak. To go pewnie na uczcie zobaczysz. Być na niej musisz, naprzód dlatego, że musisz. Tylko takie dziecko jak ty mogłoby pomyśleć inaczej. Powtórę, jeśli chcesz wrócić do domu Aulusów, znajdziesz sposobność proszenia Petroniusza i Winicjusza, by swoim wpływem wyjednali dla ciebie prawo powrotu. Gdyby tu byli, obaj powiedzieliby ci to samo, co ja. Że zgubą i szaleństwem byłoby próbować oporu. Cezar wprawdzie mógłby nie dostrzec twojej nieobecności, lecz gdyby dostrzegł i pomyślał, że chciałaś sprzeciwić się jego woli, nie byłoby już dla ciebie ratunku. Chodź, Ligio, czy słyszysz ten gwar w domu? Słońce się zniża i goście już wkrótce zaczną przybywać. Masz słuszność, Akte, i pójdę za twoją radą. Akte, gdzie jest Ligia? Chciałam się ciebie o to zapytać. Nie ma jej. Porwano mi ją w drodze. Akte, jeśli ci życie miłe, jeśli nie chcesz stać się przyczyną nieszczęść, których nie potrafisz sobie nawet wyobrazić, odpowiedz mi prawdę. Czy nie Cezar ją odbił? Cezar nie wychodził wczoraj z pałacu. Na cień matki twojej, na wszystkich bogów. Czy nie ma jej w pałacu? Na cień matki mojej, Marku, nie masz jej w pałacu i nie Cezar ją odbił. Od wczoraj zachorowała mała Augusta i Nero nie oddala się od jej kołyski. A więc porwali ją Aulusowie. I w takim razie biada im. Aulus Plautius był tu dziś rano. Nie mógł się ze mną widzieć, gdyż byłam zajęta przy dziecku, ale wypytywał o Ligię Apafrodyta i innych ze służby cesarskiej, a potem oświadczył im, że przyjdzie jeszcze, aby się widzieć ze mną. Chciał odwrócić od siebie podejrzenia.
Gdyby nie wiedział, co się stało z Ligią, byłby przyszedł szukać jej do mego domu. Zostawił mi kilka słów na tabliczce, z których zobaczysz, że wiedząc, iż Ligia została zabrana z jego domu przez Cezara na twoje i Petroniusza żądanie, spodziewał się, iż zostanie tobie odesłana i dziś rano był w twoim domu, gdzie mu powiedziano, co się stało. No, stało. Nie, Marku. Stało się to, czego chciała sama Ligia. Tyś wiedziała, że ona chce uciec. Wiedziałam, że nie chcę zostać twoją nałożnicą. A ty czym byłaś całe życie? Ja byłam niewolnicą. Strzeż się, byś jej nie stracił na zawsze, wówczas dopiero, gdy ją z rozkazu Cezara odnajdą. Co to znaczy? Słuchaj mnie, Marku. Wczoraj byłyśmy z Ligią w tutejszych ogrodach i spotkałyśmy Popeę, a z nią małą Augustę, którą niosła Murzynka Lilit. Wieczorem dziecko zachorowało, a Lilit twierdzi, że zostało urzeczone i że urzekło je ta cudzoziemka, którą spotkały w ogrodach. Jeśli dziecko wyzdrowieje, zapomną o tym. Lecz w razie przeciwnym pierwsza Popea oskarży Ligię o czary, a wówczas gdziekolwiek ją odnajdą, nie będzie dla niej ratunku. A może je urzekła? I mnie urzekła. Lilit powtarza, że dziecko zaraz zapłakało, gdy je przeniosła koło nas. To prawda, zapłakało. Pewno wyniesiono je do ogrodów już chore. Marku, szukaj jej sam, gdzie chcesz, ale póki mała Augusta nie wyzdrowieje, nie mów o niej z Cezarem, bo ściągniesz na nią pomstę Pompeji. Dość już jej oczy płakały przez ciebie, i niech wszyscy bogowie strzegą teraz jej biednej głowy. Ty ją kochasz, Akte? Tak, pokochałam ją. Bo ci nie odpłaciła nienawiścią, jak mnie. Człowieku zapalczywy i ślepy, ona cię kochała. I nic, że się pozbyłem tych służb jak opętany. Nieprawda, nienawidziła go. Skąd Akte może wiedzieć? Czy po jednym dniu znajomości Ligia uczyniła jej wyznanie? Co to jest za miłość, która woli tułactwo, hańbę ubóstwa, niepewność jutra, a może i nędzną śmierć od uwieńczonego domu, którym czeka z ucztą kochani? Lepiej mu takich rzeczy nie słyszeć, bo gotów oszaleć. Oto nie oddałby tej dziewczyny za wszystkie skarby tego pałacu, a ona uciekła. Co to jest za miłość, która boi się rozkoszy, a płodzi boleść? Kto to pojmie? Kto może zrozumieć? Gdyby nie nadzieja, że ją odnajdzie, to utopiłby w sobie miecz. Miłość się oddaje, a nie odbiera. Były chwile u Augustu, że sam wierzył w bliskie szczęście, ale teraz wie, że go nienawidziła, nienawidzi i umrze z nienawiścią w sercu. Lecz Akte, zwykle bojaźliwa i łagodna, wybuchnęła z kolei oburzeniem. Jak to on starał się ją pozyskać? Zamiast pokłonić się o nią, Augustowi i Pomponii, odebrał dziecko postępem rodziców. Chciał ją uczynić nie żoną, ale nałożnicą. Ją wychowankę zacnego domu, ją córkę królewską. I sprowadził do tego domu zbrodni i sromoty. Pokalał jej niewinne oczy widokiem bezecnej uczty. Postępował z nią jak z nierządnicą. Odnaleźć kogoś w Rzymie nie było łatwo. Nawet przy najlepszych wskazówkach. Ale Ursusowi pomagał w takich razach instynkt człowieka leśnego. A zarazem i wielka znajomość miasta. Tak, że po niejakim czasie znalazł się w mieszkaniu Filona. Nie poznał go jednak. Poprzednio widział go tylko raz w życiu i do tego w nocy. Wreszcie tamten wyniosły i pewny siebie starzec, który go namawiał do zamordowania Glauka, tak był niepodobny do tego zgiętego we dwoje ze strachu Greka, że nikt nie mógł przypuścić, iż obaj stanowią jedną osobę. Chilo też, pomiarkowawszy, że Ursus patrzy na niego jak na człowieka zupełnie obcego, ochłonął z pierwszego wrażenia. Widok tabliczki z napisem Winicjusza uspokoił go jeszcze bardziej. Nie groziło mu przynajmniej podejrzenie, że wprowadził go umyślnie w zasadzkę. Pomyślał przy tym, że chrześcijanie nie zabili Winicjusza widocznie dlatego, że nie ośmielili się podnieść ręki na osobę tak znakomitą.
a zatem Winicjusz osłoni i mnie w potrzebie, rzekł sobie w duchu, albowiem nie wzywa mnie przecież po to, aby mnie dać zabić. Dobry człowieku, zali przyjaciel mój, szlachetny Winicjusz, nie przysłał po mnie lektyki? Nogi mam popuchnięte, iść tak dalej nie mogę. Nie, pójdziemy piechotą. A jeśli odmówię? Nie czyń tego, gdyż pójść musisz. Pójdę, ale z własnej chęci. Inaczej nikt by mnie do tego nie zmusił. Wszak jestem wolnym człowiekiem i przyjacielem prefekta miasta. A jako mędrzec posiadam różne sposoby na przemoc. Potrafię zmieniać ludzi w drzewa i zwierzęta. Ale pójdę. Wdzieję tylko cieplejszy płaszcz i kaptur, aby niewolnicy tej dzielnicy nie rozpoznali mnie. W innym przypadku nieustannie zatrzymywaliby mnie, chcąc całować moje ręce. Dokąd mnie prowadzisz? Na Zatybrze. Od niedawna jestem w Rzymie i nigdy tam nie byłem, ale i tam zapewne mieszkają ludzie, którzy kochają cnoty. Nie kłam, stary człowieku, albowiem byłeś z Winicjuszem dzisiaj na Ostradnium i pod naszą bramą. Ach, to wasz dom stoi na Zatybrzu? Od niedawna jestem w Rzymie i nie znam nas wszystkich dzielnic. Tak jest, przyjacielu. Byłem pod waszą bramą i zaklinałem w imię cnót Winicjusza, aby nie wchodził. Byłem i w Ostranium. Wie dlaczego? Od pewnego czasu pracuję nad nawróceniem Winicjusza. Chciałbym, aby posłuchał jednego z najstarszych apostołów. Niech światło przeniknie do jego i twojej duszy. Wszak jesteś chrześcijaninem. Wszak pragniesz, aby prawda zatriumfowała nad fałszem. Tak jest. Winicjusz to możny pan i przyjaciel Cezara. Choć często jeszcze słucha podszeptów złego ducha. Ale gdyby choć włos spadł jego głowy, Cezar pomściłby się na wszystkich chrześcijanach. Nas większa moc strzeże. Słusznie. A co zamierzacie uczynić z Winicjuszem? Nie wiem, Chrystus nakazuje mi usierdzie. Toś pięknie powiedział. I pamiętaj o tym, bo w innym przypadku będziesz smażył się w piekle jak kiszka na patelni. Chodząc po ogródku, Winicjusz opowiadał jej w krótkich, wyrwanych z głębi serca słowach to, co przed chwilą wyznał apostołom. Więc swój niepokój duszy, zmiany, w jakich w nim zaszły i wreszcie tę niezmierną tęsknotę, która przesłoniła mu życie od czasu, jak opuścił mieszkanie Miriam. Przyznał się Ligii, że chciał o niej zapomnieć, ale nie mógł. Myślał o niej po całych dniach i nocach. Przypominał mu ją ów krzyżyk związany z gałązek bukszpanu, który mu zostawiła, a który umieścił w lararium i mimo woli czcił jak coś boskiego. Tęsknił coraz mocniej, bo kochanie było od niego silniejsze i już u Alusów objęło całkiem jego duszę. Innym przędą nić życia parki, a jemu przędła ją miłość, tęsknota i smutek. Złe były jego postępki, ale płynęły z miłości. Kochał ją u Alusów i na Palatynie i gdy ją widział na Ostriarum, słuchającą słów Piotra, gdy szedł ją porywać z Krotonem, gdy czuwała przy jego łożu i gdy go opuściła. Przyszedł oto Hilo, który odkrył jej mieszkanie i radził ją porwać, ale on wolał ukarać Hilona i pójść do apostołów prosić o prawdę i o nią. Niech będzie błogosławiona ta chwila, w której taka myśl przyszła mu do głowy, bo oto jest przy niej, a wszakże już nie będzie więcej uciekała przed nim, tak jak ostatnim razem uciekła z mieszkania Miriam. Ja nie przed tobą uciekłam. Więc czemuś to uczyniła? Ty wiesz. O Ligio, Ligio. Wierz mi, Marku, że to Chrystus umyślnie prowadził cię ku sobie. Prawda. Wszystko składa się tak dziwnie, że szukając ciebie spotkał się z chrześcijanami. W Ostrianum ze zdziwieniem słuchałam apostoła, bo on takich rzeczy nigdy nie słyszał. To ty modliłaś się za mnie. Tak. Prawda, ja biady, bez ciebie i nie wiedziałem, co mam zrobić. Gdyby nie ty, byłbym zginął.
Nie przypominaj i nie pamiętaj tego Ursusowi. Mógłbym zemścić się na nim za to, że cię bronił? Gdyby był niewolnikiem, zaraz darowałbym mu wolność. Gdyby był niewolnikiem, Aulusowie dawno by go wyzwolili. Pamiętasz, żem cię chciał wrócić Aulusom? Odrzekłaś, że gdyby Cezar, dowiedziawszy się o tym, mógłby się nad nimi mścić. Patrzże, teraz będziesz mogła ich widywać, ilekroć zechcesz. Dlaczego, Marku? Mówię teraz, a myślę, że będziesz mogła ich widywać bezpiecznie wówczas, gdy będziesz moja. Tak, bo gdyby Cezar, dowiedziawszy się o tym, zapytał, co mu czynił z zakładniczką, którą mi powierzył, odrzeknę, zaślubiłem ją i z mojej woli chodzi do Aulusów. Gdy Paweł starszy nauczy mnie waszej prawdy, zaraz wrócę tu, odzyskam przyjaźń Aulusów, którzy w tych dniach wracają do miasta, zabiorę cię i posadzę przy moim ognisku. O Charisma, Charisma. I wówczas powiem, gdzie ty, Kajus, tam i ja, Kaja. Nie, Ligio. Żadna kobieta nie była tak czczona w domu męża, jak ty będziesz w moim. Obozowiska ludzkie rozłożyły się we wspaniałych ogrodach Cezara. Dawnych Domicji i Agrypiny, na polu marsowym, ogrodach Pompejusza, Solusjusza i Mecenasa. Pozajmowano portyki, budynki przeznaczone na grę w piłkę, rozkoszne domy letnie i szopy zbudowane dla zwierząt. Pawie, flamingi, łabędzie i strusie, gazele i antylopy z Afryki, jelenie i sarny, służące za ozdobę ogrodów, poszły pod nóż tłuszczy. Żywność poczęto sprowadzać z Ostii tak obficie, że po traktach i różnorodnych statkach można było przechodzić z jednej strony Tybru na drugą. Jak po moście. Rozdawano zboże po niesłychanie niskiej cenie 3 sestercji. O uboższym całkiem darmo. Ściągnięto niezmierne zapasy wina, oliwy i kasztanów, a z gór przypędzono codziennie stada wołów i owiec. Nędzarze, kryjący się przed pożarem w zaułkach Subury i przemierający w zwykłych czasach głodem, żyli obecnie lepiej niż poprzednio. Groźba głodu została stanowczo usuniętą. Natomiast trudniej było zapobiec rozbojom, grabieży i nadużyciom. Koczujące życie zapewniło bezkarność rzezimieszkom, tym bardziej, że głosili się wielbicielami Cezara i żałowali mu oklasków, gdziekolwiek się ukazał. Gdy przy tym urzędy siłą rzeczy były zawieszone, a zarazem brakło na miejscu i dostatecznej siły zbrojnej, która mogłaby swawoli zapobiegać, w mieście zamieszkałym przez męty całego ówczesnego świata działy się rzeczy przechodzące wyobraźnię ludzką. Co noc zdarzały się bitwy, morderstwa, porywania kobiet i pacholąd. Przy Morta Mugionis, gdzie był postój dla przypędzanych z kampanii stad, przychodziło do walk, w których ginęły setki ludzi. A miasto płonęło ciągle. 6 dopiero dnia pożar, trafiwszy na puste przestrzenie Esquilinu, na których zburzono umyślnie ogromną ilość domów, począł słabnąć. Lecz stosy gorącego węgla świeciły jeszcze tak mocno, że lud nie chciał wierzyć, by to był już koniec klęski. Jakoż 7 nocy pożar wybuchnął z nową siłą w budynkach Tygellina. Dla braku jednak strawy trwał już krótko. Tylko przepalone domy zapadały się jeszcze tu i owdzie, wyrzucając w górę węże płomieni i słupy iskier. Lecz zwolna żarzące się w głębi zgliszcza poczęły czernieć po wierzchu. Niebo po zachodzie słońca przestało świecić krwawą łuną i tylko podczas nocy na rozległym czarnym pustkowiu skakały błękitne języki. Wydobywające się ze stosów węgla z 14 dzielnic Rzymu pozostały zaledwie 4, licząc w to i Zatybrze. Resztę pożarły płomienie. Gdy wreszcie spopielały stosy węgla, widać było, począwszy od Tybru aż do Esquilinu, ogromną przestrzeń siwą, smutną, umarłą, na której sterczały szeregi kominów na kształt kolumn grobowych na cmentarzu.
Między tymi kolumnami snuły się we dnie posępne gromady ludzi, poszukujących to drogich rzeczy, to kości drogich osób. Nocami psy wyły na popieliskach i zgliszczach dawnych domów. Co powiesz? Mów, radź, bo ty masz więcej rozumu od nich wszystkich. Ja radzę jechać do Achai. Ach, czekałem od ciebie czegoś więcej. Senat mnie nienawidzi. Gdy wyjadę, któż mi zaręczy, czy nie obiorą kogoś innego Cezarem? Lud dawniej był mi wierny. Dziś pójdzie za nim, na Hades. Gdyby ten senat i lud miał jedną głowę. Pozwól powiedzieć sobie, o boski, że chcąc zachować Rzym, trzeba zachować się kilku Rzymian. Co mi po Rzymie i Rzymianach? Jedźmy do Achai. Tu otacza mnie tylko zdraja. Wszyscy mnie opuszczają. I wy gotowiście mnie opuścić. Wiem, to wiem. Wy ani pomyślicie, aby co pomyślą o was potomne wieki, gdy opuścicie takiego artystę jak ja. Prawda. Wśród tylu trosk zapomniałem, kim ja jestem. Petroniuszu, lud szemrze, ale gdybym wziął lutnię i wyszedł z nią bym na pole marsowe i zaśpiewałbym mu tę pieśń, jaką śpiewałem podczas pożaru, czy nie wzruszyłbym go mym śpiewem, jak niegdyś Orfeusz wzruszał nim dzikie zwierzęta? Bez wątpienia, Cezarze. Jedźmy do Hellady! Piotr był obecny. Klęczał na przodzie przed drewnianym krzyżem przybitym do ściany szopy i modlił się. Winicjusz rozpoznał z dala jego białe włosy i wzniesione ręce. Pierwszą myślą młodego patrycjusza było przejść przez gromadę, rzucić się do nóg apostoła i krzyczeć – ratuj! Lecz czy to uroczystość modlitwy, czy osłabienie ugięło pod nim kolana, więc klęknąwszy u wejścia, począł powtarzać z jękiem i z zaciśnionymi dłońmi – Chryste, zmiłuj się! Gdyby był przytomny, byłby zrozumiał, że nie tylko w jego prośbie brzmiał jęk i że nie on tylko przyniósł tu swój ból, swój żar i swoją trwogę. Nie było w tym zebraniu jednej duszy ludzkiej, która by nie straciła drogich sercu istot, a gdy najgorliwsi i najpełniejsi odwagi wyznawcy byli już uwięzieni, gdy z każdą chwilą rozchodziły się nowe wieści o zniewagach i mękach, jakie zadawało im więzieniach, gdy ogrom klęski przerósł wszelkie przypuszczenia, gdy została już ta garść tylko, nie było wśród niej jednego serca, które by nie przeraziło się w wierze i nie pytało zwątpieniu. Gdzie Chrystus? I czemu zezwala, by zło stało się potężniejsze od Boga? Winicjusz zakrył twarz rękoma i przypadł do ziemi. Naraz otoczyła go cisza. Jak gdyby bojaźń uwięziła dalsze wołanie w ustach wszystkich obecnych. I zdawało mu się, że musi się koniecznie coś stać, że nastąpi chwila cudu. Był pewien, że gdy się podniesie i otworzy oczy, ujrzy światło, od którego ślepną śmiertelne źrenice i usłyszy głos, od którego mdleją serca. Lecz cisza trwała ciągle, przerwało ją na koniec łkanie kobiece. Winicjusz podniósł się i począł patrzeć osłupiałym wzrokiem przed siebie. W szopie zamiast blasków zaziemskich migotały nikłe pomyki latarek i promienie księżyca. Wchodzące przez otwór w dachu napełniały ją srebrnym światłem. Ludzie, klęczący obok Winicjusza, wznosili w milczeniu zalane łzami oczy ku krzyżowi. Tu i ówdzie ozwały się inne łkania, a z zewnątrz dochodziło ostrożne pogwizdywanie strażników. Dzieci moje, na Golgocie widziałem, jak Boga przybijali do krzyża. Słyszałem młoty i widziałem, jak podnieśli krzyż do góry, aby rzesze patrzyły na śmierć Syna Człowieczego. I widziałem, jak mu otworzyli bok i jak umarł. A wówczas, wracając od krzyża, wołałem w boleści, jako wy wołacie. Biada, biada, Panie, Tyś Bóg! Czemu żeś na to pozwolił? Czemu żeś umarł?
I czemu żeś zasmucił nam serca, którzyśmy uwierzyli, że przyjdzie królestwo Twoje? A On, Pan nasz i Bóg nasz, trzeciego dnia zmartwychwstał i był między nami, póki w wielkiej światłości nie wstąpił do królestwa swego. A my, poznawszy małą wiarę naszą, umocniliśmy się w sercach i odtąd głosimy, i odtąd siejemy ziarno Jego. Czemu się skarżycie? Bóg sam poddał się męce i śmierci, a wy chcecie, by was przed nią osłonił? Ludzie małej wiary, ja, proch przed Bogiem, lecz wobec was, apostoł Boży i namiestnik, mówię wam w imię Chrystusa, nie śmierć przed wami, lecz życie, nie męki, lecz nieprzebrane rozkosze, nie łzy i jęki, lecz śpiewanie, nie niewola, lecz królowanie. Oto jako Pan zwyciężył w was zwątpienie, tak i wy idźcie zwyciężać w imię Jego. A teraz błogosławię was, dzieci moje, na mękę, na śmierć, na wieczność. Czego żądasz, synu? Wiem. Wzięli dzieweczkę, którą umiłowałeś. Módl się za nią. Panie, Panie, jam ich robak, ale tyś znał Chrystusa. Ty go błagaj, ty wstaw się za nią. Synaczku, będę się modlił za nią, lecz ty pomnij, co mówił tamtym wątpiącym, że sam Bóg przeszedł przez mękę krzyżową i że po tym życiu zaczyna się inne, wieczyste. Ja wiem, ja mu słyszał, ale widzisz, Panie, nie mogę. Jeśli potrzeba krwi, proś Chrystusa, aby wziął moją. Jam żołnierz, niech podwoi, niech potroi mękę dla niej przeznaczoną. Ja wytrzymam, ale niech ją ocali. Ty znał Chrystusa, Panie, ty znał. On ciebie wysłucha, wstaw się za nią. Winicjuszu, wierzysz li ty? Panie, czyżbym inaczej tu przyszedł? Wtedy wierz do końca, albowiem prawdziwa wiara góry porusza. I choćbyś zobaczył ową dzieweczkę pod mieczem kata lub w paszczy lwa, wierz jeszcze, że Chrystus może ją zbawić. Wierz i módl się za nią, a ja będę się modlił razem z tobą. Winicjusz, który w chwili, gdy chrześcijanie wbiegli, podniósł się i odwrócił, aby zgodnie z obietnicą wskazać Fossorowi stronę, której między ludźmi Petroniusza był ukryty apostoł. Siadł na powrót i siedział z twarzą człowieka umarłego, spoglądając szklanymi oczyma na okropne widowisko. Z początku obawa, że Fossor mógł się omylić i że religia może znajdować się między ofiarami, odrętwiła go zupełnie. Lecz gdy słyszał głosy Pro Christo, gdy widział mękę tylu ofiar, które umierając świadczyły swej prawdzie i swemu Bogu, ogarnęło go inne poczucie, dojmujące jak najstraszniejszy ból, a jednak nieprzeparte, że gdy Chrystus sam umarł w męce i gdy giną oto za Niego tysiące, gdy wylewa się morze krwi, ta jedna więcej kropla nic nie znaczy i że grzechem jest nawet prosić o miłosierdzie. Ta myśl szła za Niego z areny, przenikała Go wraz z jękami umierających, wraz z zapachem ich krwi. A jednak modlił się i powtarzał zeschłymi wargami: Chryste, Chryste, Ty i Twój apostoł modli się za nią. Po czym zapamiętał się, stracił świadomość, gdzie jest. Zdawało mu się tylko, że krew na arenie wzbiera i wzbiera, że piętrzy się i wypłynie z cyrku na cały Rzym. Lwy miały być zachowane na dzień następny, lecz w amfiteatrach lud narzucał swoją wolę wszystkim, a nawet i Cezarowi. Jeden tylko Kaligula, zuchwały i zmienny w swych zachceniach, ośmielał się sprzeciwiać, a nawet bywało, że przykazywał okładać tłumy kijami, lecz i on najczęściej ulegał. Nero, któremu oklaski droższe były nad wszystko w świecie, nie opierał się nigdy. Tym bardziej więc nie oparł się teraz, gdy chodziło o ukojenie rozdrażnionych po pożarze tłumów i o chrześcijan, na których chciał zwalić winę klęski. Dał więc znak, by otworzono kunikulum,
co ujrzawszy lód, uspokoił się natychmiast. Usłyszano skrzypienie krat, za którymi były lwy. Psy na ich widok zbiły się w jedną kupę po przeciwległej stronie koła. Skowycząc z cicha, one zaś poczęły jeden po drugim wytaczać się na arenę. Ogromne, płowe, o wielkich, kudłatych głowach. Sam Cezar zwrócił ku nim swą znudzoną twarz i przyłożył szmaragd do oka, aby przyglądać się lepiej. Augustianie przywitali je oklaskiem. Tłum liczył je na palcach, śledząc zarazem chciwie, jakie wrażenie czyni ich widok na klęczących w środku chrześcijan, którzy znowu jęli powtarzać niezrozumiałe dla wielu, a drażniące wszystkich słowa. Pro Christo. Pro Christo. Tymczasem słońce zniżyło się ku zachodowi i zdawało się roztapiać w zorzach wieczornych. Widowisko było skończone. Tłumy poczęły opuszczać amfiteatr i wylewać się przez wyjścia zwane womitoriami na miasto. Augustianie tylko złóczyli, czekając, zanim przepłynie cała fala. Cała gromada ich, opuściwszy swe miejsca, zebrała się przy podium, w którym Cezar ukazał się znowu, by słuchać pochwał. Jakkolwiek widzowie nie szczędzili mu oklasków, zaraz po ukończeniu pieśni dla niego nie było to dosyć. Spodziewał się bowiem zapału dochodzącego do szaleństwa. Na próżno też brzmiały teraz hymny pochwalne, próżno westalki całowały jego boskie dłonie, a Rubria schyliła się przy tym tak, że aż rudawa jej głowa dotknęła jego piersi. Nero nie był zadowolony i nie umiał tego ukryć. Dziwiło go też i niepokoiło zarazem, że Petroniusz zachowuje milczenie. Jakieś pochwalne, a zarazem trafnie podnoszące zalety pieśni słowo z jego ust byłoby mu w tej chwili wielką pociechą. Powiedz. Milczę, bo nie mogę znaleźć słów. Przeszedłeś sam siebie. Tak i mnie się zdawało, a jednak ten lud... Czy możesz żądać od mieszkańców, żeby się znali na poezji? Widzę, że i ty zauważyłeś, że nie podziękowano mi tak, jakem zasłużył. Boś obrał złą chwilę. Dlaczego? Dlatego, że mózgi zaczadzone za duchem krwi nie mogą słuchać uważnie. Ach, ci chrześcijanie! Spalili Rzym i mnie krzywdzą. Jakież kary dla nich wymyślę. Pieśń twoja jest cudna, ale uczynię ci jedną uwagę. W czwartym wierszu trzeciej strofy metryka pozostawia coś do życzenia. Ty wszystko zauważysz. Wiem, przerobię. Ale nikt więcej nie zauważył, prawda? Ty zaś, na miłość Bogu, nie mów nikomu, jeśli ci życie miłe. Możesz mnie, boski, skazać na śmierć, jeśli ci zawadzam. Ale mnie nią nie strasz, bo bogowie najlepiej wiedzą, czy się jej boją. Nie gniewaj się. Chciałem was dziś zaprosić na ucztę, ale wolę się zamknąć i polerować ów nieszczęsny wiersz trzeciej strofy. Oprócz ciebie mógł ten błąd zauważyć Seneka albo Secundus Carinas, ale ich się pozbędę zaraz. Widzę cię, Marku, i wiedziałam, że przyjdziesz. Przyszedłem, droga moja, i niech cię Chrystus strzeże i ocali. O Ligio, umiłowana. Chora jestem, Marku. I czy na arenie, czy tu w więzieniu muszę umrzeć. Ale modliłam się, aby cię przedtem mogła zobaczyć. I przyszedłeś. Chrystus mnie wysłuchał. Widywałam cię przez okno i wiedziałam, że chciałeś przyjść. A teraz Zbawiciel dał mi chwilę przytomności, abyśmy się mogli pożegnać. Ja już idę do niego, Marku, ale kocham cię i zawsze będę kochała. Nie, droga, ty nie umrzesz. Apostoł kazał wierzyć i przyrzekł modlić się za ciebie. A on Chrystusa znał. Chrystus go miłował i niczego mu nie odmówi. Gdybyś miała umrzeć, Piotr nie kazałby mi ufać, a on mi rzekł, ufaj. Nie, Ligio, Chrystus miłuje się nade mną. On nie chce twojej śmierci. On jej nie dopuści.
Przysięgam ci na imię Zbawiciela, że Piotr modli się za ciebie. O Marku, Chrystus sam wołał do Ojca, oddal ode mnie ten kielich goryczy, ale jednak go spełnił. Chrystus sam umarł na krzyżu, a teraz giną za Niego tysiące, więc dlaczegoż mnie jedną miałby oszczędzić? Któż ja jestem, Marku? Słyszałam, jak Piotr mówił i on umrze umęczon. A któż ja jestem wobec Niego? Gdy przyszli do Niego pretorianie, bałam się śmierci i męki, ale teraz już się nie boję. Patrz, jakie to straszne więzienie, a ja idę do nieba. Pomyśl, że tu jest Cezar, a tam jest Zbawiciel dobry i miłosierny. I nie ma śmierci. Ty mnie kochasz, więc pomyśl, jaka będę szczęśliwa. O Marku drogi, pomyśl, że i ty też tam przyjdziesz do mnie. Marku. Co droga? Nie płacz za mną i pamiętaj, że ty tam przyjdziesz do mnie. Krótko żyłam, ale Bóg dał mi duszę twoją. Więc chcę powiedzieć Chrystusowi, że choć umarłam i choć patrzyłeś na śmierć moją i choć zostawiłeś w żalu, jednak nie bluźniłeś przeciwko Jego woli i miłujesz Go zawsze. A Ty Go będziesz miłował i zniesiesz cierpliwość śmierć moją, bo wówczas On Go będzie miłował. A ja kocham Cię i chcę być z Tobą. Przyrzecz mi to, Marku. Na Twoją świętą głowę przyrzekam. Jam żona Twoja. Kto tam? Ktoś Ty jest? Apostoł Paweł z Tarsu. Jam przeklęty, czego chcesz? Chcę Cię zbawić. Dla mnie? Nie masz zbawienia. Zali słyszałeś, że Bóg przebaczył żałującemu łotrowi na krzyżu? Zali wiesz, co mi ja uczynił? Widziałem boleść Twoją i słyszałem, jakoś dał świadectwo prawdzie. O Panie! I gdy sługa Chrystusów przebaczył Ci w godzinę męki i śmierci, jakże by Ci Chrystus nie miał przebaczyć? Przebaczenie? Dla mnie przebaczenie? Dla mnie? Bóg nasz to Bóg miłosierdzia. Gdybyś stanął nad morzem i rzucał w nie kamienie, czy byś mógł zarzucić nimi głębinę morską? A ja Ci mówię, że miłosierdzie Chrystusa jest jako morze i że grzechy i winy ludzkie potoną w nim jako kamienie w otchłani. I mówię Ci, że jest jako niebo, które pokrywa góry, lądy i morza. Albowiem jest wszędzie i nie masz granicy ni końca. Tyś cierpiał u słupa Glauka i Chrystus widział Twoje cierpienie. Tyś rzekł, nie bacząc na to, co Cię jutro spotkać może, ten jest podpalaczem. I Chrystus spamiętał słowa Twoje, bowiem minęła Twoja złość i kłamstwo, a w sercu został się jeno żal nieprzebrany. Chodź ze mną i słuchaj, co Ci powiadam. Otom ja także nienawidził go i prześladował jego wybranych. Jam go nie chciał i nie wierzył w niego, póki mi się nie ukazał i nie powołał mnie. I odtąd on jest miłością moją. A teraz ciebie nawiedził z gryzotą, trwogą i boleścią, aby cię powołać ku sobie. Tyś go nienawidził, a on kochał cię. Tyś wydawał na męki jego wyznawców, a on chce ci przebaczyć i zbawić cię. Pójdź za mną, a ja cię powiodę do niego. Dla jakiejś innej przyczyny przychodziłbym do ciebie. Ale oto on rozkazał mi zbierać dusze ludzkie w imię miłości, więc spełniam służbę jego. Ty mnie masz, żeś przeklęty, a ja ci mówię, uwierz w niego, a czeka cię zbawienie. Ty myślisz, żeś znienawidzony, a ja powtarzam, że on miłuje cię. Patrz na mnie. Gdybym jego nie miał, nic nie miałem krom złości, która mieszkała w sercu moim, a teraz jego miłość starczy mi za ojca i matkę, za bogactwa
i królowanie. W nim jednym ucieczka. On jeden policzy twój żal. Wejrzy na nędzę twoją, zdejmie z ciebie trwogę i podniesie cię do siebie. Czterech Bityńczyków wniosło ostrożnie Ligię do domu Petroniusza. Winicjusz zaś i Ursus szli obok, śpiesząc się, by jak najprędzej oddać się w ręce greckiego lekarza. Szli w milczeniu, gdyż po przejściach dnia tego nie mogli się zdobyć na rozmowę. Winicjusz był dotychczas jakby na wpół przytomny. Powtarzał sobie, że Ligia jest ocalona, że nie grozi jej już ni więzienie, ni śmierć w cyrku, że nieszczęścia ich skończyły się raz na zawsze i że zabiera ją do domu, by nie rozłączyć się z nią więcej. I zdawało mu się, że to raczej początek jakiegoś innego życia niż rzeczywistość. Od czasu do czasu pochylał się nad otwartą lektyką, by patrzeć na tę kochaną twarz, która przy świetle księżyca wydawała się uśpioną, i powtarzał w myśli: to ona, Chrystus ocalił ją. Przypominał sobie także, że do spoliarium, dokąd obaj z Ursusem odnieśli Ligię, nadszedł jakiś nieznany mu lekarz i zapewnił go, że dziewczyna żyje i żyć będzie. Na myśl o tym radość rozpierała mu tak piersi, że chwilami słabł i wspierał się na ramieniu Ursusa, nie mogąc iść o własnej mocy. Ursus zaś patrzył w usiane gwiazdami niebo i modlił się. Tymczasem jednak doszli do domu. Służba, uprzedzona przez wysłanego umyślnie naprzód niewolnika, wyroiła się na ich spotkanie. Paweł z Tarsu nawrócił jeszcze w Ancjum większą część tych ludzi. Nieszczęścia Winicjusza znane im były doskonale, więc radość ich na widok ofiar, wyrwanych z włości Nerona, była ogromna. A zwiększyła się jeszcze bardziej, gdy lekarz Teokles po obejrzeniu Ligii oświadczył, że nie poniosła żadnej ciężkiej obrazy i że po przejściu osłabienia pozostałego po więziennej gorączce wróci do zdrowia. Przytomność wróciła jej jeszcze tejże nocy. Zbudziwszy się we wspaniałym kubikulum oświeconym korynckimi lampami wśród woni werweny, nie wiedziała, gdzie jest i co się z nią dzieje. Pozostała jej pamięć chwili, w której przywiązywano ją do rogów skrępowanego łańcuchami byka. Teraz zaś, widząc nad sobą twarz Winicjusza, oświeconą łagodnym, kolorowym światłem, sądziła, że chyba już nie są na ziemi. Myśli mąciły się jeszcze w jej osłabionej głowie. Wydało się jej rzeczą naturalną, że zatrzymali się gdzieś po drodze do nieba z powodu jej umęczenia i słabości. Nie czując jednak żadnego bólu, uśmiechnęła się do Winicjusza i chciała go spytać, gdzie są. Lecz z ust jej wyszedł tylko cichy szept, w którym Winicjusz mógł zaledwie odróżnić swoje imię. Droga była pusta. Wieśniacy, którzy zwozili jarzynę do miasta, nie zdążyli jeszcze widocznie pozaprzęgać do wózków. Od kamiennych płyt, którymi aż do góry wyłożony był gościniec, szedł w ciszy odgłos drewnianych postołów, jakie podróżni mieli na nogach. Potem słońce wychyliło się przez przełęcz gór, ale zarazem dziwny widok uderzył oczy apostoła. Oto wydało mu się, iż złocisty krąg, zamiast wznosić się wyżej i wyżej na niebie, zsunął się ze wzgórz i toczy po drodze. Wówczas Piotr zatrzymał się i rzekł: widzisz tę jasność, która zbliża się ku nam? Nic nie widzę, odrzekł Nazariusz. Lecz Piotr po chwili ozwał się, przysłoniwszy oczy dłonią: jakowaś postać idzie ku nam w blasku słonecznym. Do uszu ich nie dochodził jednak najmniejszy odgłos kroków. Na oku było zupełnie cicho. Nazariusz widział tylko, że w dali drżą drzewa, jakby je ktoś potrząsał, a blask rozlewa się szerzej na równinie. I począł patrzeć ze zdziwieniem na apostoła. Rabbi, co ci jest? Zawołał z niepokojem. A z rąk Piotra kostur podróżny wysunął się na ziemię, oczy patrzyły nieuchronnie przed siebie, usta były otwarte, w twarzy malowało się zdumienie, radość, zachwyt.
Nagle rzucił się na kolana z wyciągniętymi przed się ramionami, a z ust jego wyrwał się okrzyk: Chryste! Chryste! I przypadł głową do ziemi, jakby całował czyjeś stopy. Długo trwało milczenie, po czym w ciszy ozwały się przerywane łkaniem słowa starca: Quo vadis, Domine? I nie słyszał odpowiedzi Nazariusz. Lecz do uszu Piotrowych doszedł głos smutny i słodki, który rzekł: Gdy ty opuszczasz mój lud, do Rzymu idę, by mnie ukrzyżowano raz wtóry. Apostoł leżał na ziemi, z twarzą w prochu, bez ruchu i słowa. Nazariuszowi wydawało się, że omdlał lub umarł. Ale on powstał wreszcie, drżącymi rękoma podniósł kij pielgrzymi i nie mówiąc, zawrócił ku siedmiu wzgórzom miasta. Pachole zaś, widząc to, powtórzyło jak echo: Quo vadis, Domine? Do Rzymu, odrzekł cicho apostoł i wrócił. Zapraszam Państwa do wspólnego przeczytania ostatniego już tekstu z Quo vadis. Paweł, Jan, Linus i wszyscy wierni przyjęli go ze zdumieniem i z trwogą tym większą, że właśnie o brzasku, zaraz po jego wyjściu, pretorianie otoczyli mieszkanie Miriam i szukali w nim apostoła. Lecz on na wszystkie pytania odpowiadał im tylko z radością i spokojem: Pana widział. I tegoż jeszcze wieczora udał się na cmentarz austriański, aby nauczać i chrzcić tych, którzy chcieli się skąpać w wodzie życia. I odtąd przychodził tam codziennie, a za nim ciągnęły co dzień liczniejsze tłumy. Zdawało się, że z każdej łzy męczeńskiej rodzą się nowi wyznawcy i że każdy jęk na arenie odbija się echem po tysięcznych piersiach, przepraszam. Cezar kłamił się we krwi. Rzym i cały świat pogański szalał, ale ci, którym dość było zbrodni i szału, ci, których deptano, ci, których życie było życiem niedoli i ucisku, wszyscy pognębieni, wszyscy smutni, wszyscy nieszczęśni przychodzili słuchać dziwnej powieści o Bogu, który z miłości dla ludzi dał się krzyżować, by odkupić ich winy. Odnajdując zaś Boga, którego mogli kochać, odnajdowali to, czego nie mógł dać dotychczas nikomu świat ówczesny: szczęście z miłości. A Piotr zrozumiał, że ni Cezar, ni wszystkie jego legie nie zmogą prawdy żywej, że nie zaleją jej ni łzy, ni krew i że teraz dopiero zaczyna się jej zwycięstwo. Zrozumiał również, dlaczego Pan zawrócił go z drogi. Oto to miasto pychy, zbrodni, rozpusty i potęgi poczynało być jego miastem i podwójną stolicą, z której płynął na świat rząd ciał i dusz. Pięknie Państwu dziękujemy za dzisiejsze czytanie. Zapraszamy na kolejną edycję za rok i mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej. Nie pytaj świata, dokąd zmierza, bo nie daj Boże, prawdę powie. Miast pytać z paciorków pacierzy, ułóż modlitwę za jej zdrowie. Co ma przeminąć, to przeminie,
a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Cel i sens, nie pytaj świata, choć wie, co będzie.